Tory kolejowe. Złoty pociąg. Złoty pociąg. Nie, to też nie. Ewa Braun. No, to dzisiaj jesteśmy z Maćkiem na kombinacie i zmierzymy się z legendą. Ja myślę, że to jest taka miejska legenda, ale czego ona będzie dotyczyć, to zaraz wam opowiemy, tylko wejdziemy do tego niezwykle malowniczego miejsca, które znajduje się tutaj. A wejście wygląda w ten sposób, w związku z czym was zapraszamy na eksplorację dzisiaj takiej pozostałości zimnowojennej. No dobra, ale to już nie będę przytał faktów. Zapraszamy was do środka. Jak puściliśmy nasz pierwszy film dotyczący kombinatu, później po drugi, dostaliśmy dość sporo informacji na temat tego, że tutaj mieścił się szpital polowy. Opisywaliście w wiadomościach, że ten szpital był wyposażony w nosze, w łóżka, w takie szafki takie szpitalne czy apteczne, no żeby praktycznie była ta gotowa infrastruktura. Szukaliśmy w dokumentach, które są pochodzą z obrony cywilnej, czy faktycznie taki cmentarz, taki szpital tutaj się znajdował. No kurczę, nie ma żadnego potwierdzenia o tym, że mógłby się znajdować. Pytaliśmy też ludzi, którzy pracowali tutaj w tym i mówią, że nic takiego nie było. Natomiast relacje ludzi, którzy później tutaj pracowali, jak już po tej całej transformacji ustrojowej, przy wycince drzew, czy przy porządkowaniu terenu, to mówią, że byli i widzieli. I ostatnia relacja pochodzi z lipca, kiedy spotkałem pana na basenie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że on wskazał nam to miejsce. Myśmy tutaj trafili, Maciek, pokaż kamerą. Myśmy tutaj trafili znacznie chyba wcześniej, bo na wiosnę było troszkę bardziej przejrzyście. Ale on mówi, że tutaj były takie drzwi charakterystyczne, gazoszczelne, z takim okienkiem, z taką rewizją z szyby pancernej, żeby można było zobaczyć, kto przychodzi. I dzisiaj będziemy tutaj poszukiwać tego szpitala, bo oni ponoć weszli do tego pomieszczenia i można było się dostać do tego szpitala. Tam za krzakami jest schowany główny eksplorator podhalańskiej grupy eksploracyjnej. Adam, pomachasz? Cześć. No, także zaczynamy. Kurde, ale tną te komary. Nic się nie zmieniło? No nie. Ile razy jesteśmy w tym lesie, za każdym razem tną komary, nie? Mhm. No. Adam, tutaj są te drzwi. Żartujesz? Jest futryna cofnięta. Żartujesz? Jak te betony się waliły, jak się ziemia obsuwała, futryna się cofła i drzwi są otwarte do tyłu. Żartujesz? Z tym okieneczkiem, o którym ty mówiłeś. No to, tak, no, to, Judaszem, no to takie tak drzwi, takie drzwi jedneśmy widzieli. No, to coś, co jest sklasyfikowane jako obiekt ochronny dla dyrekcji, nie? Taki obiekt zapasowy dla dyrekcji, dla kierownictwa obiektu. Zaraz tam pójdziemy i zobaczysz te drzwi. Puścisz mnie? Pewnie. Latarkę mam. Są. Tu są otwarte. No mówię, są otwarte. A nie masz tam Judasza? Jak się wsadzisz tam bardziej głowę do tej dziury, to zobaczysz od góry, nad tym betonem, który jest na środku. Aha. Dobra, czyli popatrz się. Czyli to, co pisali ludzie i to, co nam pan powiedział na basenie, czyli to jest prawda. Ja to traktowałem tak troszeczkę, bo oni tak mieszali, wiesz, dla nich wszystko jest kombinat, nie? To jest, znaczy, powiedzmy, teren nie kombinatu, ale oni jakby mieszali te budynki, nie? Ale facet dokładnie mi powiedział, gdzie prowadził wycinkę drzew, nie? Mówi, ja tu wycinałem drzewa. I ja wiem, co widziałem, nie? Drugi pan, który gdzieś tam jest za granicą, ma nawet zdjęcia, no tylko jest za granicą, a zdjęcia ma w Polsce, nie? No i czyli teraz co? Tu jest gdzie są ta hala z tymi noszami? No to ta hala z tymi noszami, z tego, co oni mówili, to ta hala z tymi noszami powinna być w tym miejscu.
to są te drzwi. One są otwarte. Ale z tego co... To tu powinno być jeszcze jedno wejście? Z tego co ja pamiętam? No tu jest. Ktoś namierzyli to tutaj... Tu jest to pionowe. Tu jest to pionowe, czekaj. Tak. Chyba pójdę tędy. Zwróćcie uwagę jak to jest gęsty. Znaczy nie gęsty, tylko jest taki... Kiepsko się tu chodzi po tym. O, tutaj kolejna rzecz. A co to jest twoim zdaniem? Moim? No. Jakaś wentylacja z korytarza. No i taki szyb. Moment, zgaszę tę lampę. No i taki jest szyb tutaj, znaleźliśmy, który nam do niczego nie pasuje. I teraz najlepsze jest to, że według relacji no ludzi, to tutaj w tamtą stronę powinien się znajdować szpital pod nami. Szpital polowy, żeby było śmieszniej. A teraz jest jedna rzecz i moim zdaniem to jest Adam wyjście zapasowe. Ponieważ taka sama konstrukcja jest pod halą tutaj 35 dawną, gdzie obecnie znajduje się firma Voyaz w tych bunkrach. Myśmy tam z Maćkiem byli w lutym i dokładnie jest taka sama konstrukcja. Ja już nie pamiętam, czy ona jest betonowa, czy ona jest tego typu, ale mniej więcej to dokładnie tak wygląda. Ale widziałeś korytarz w środku? On jest betonowy z obok stron. Tak. Wyłożony płytami betonowymi. No to jest widać deskowania, jakby były szalunki, nie? Tak. No. Wygląda, jakby było tylko przejście z tamtego wejścia do tego. Nie ma żadnych bocznych odnóg. Miód. Dlatego na początku żeśmy myśleli, że to jest wyjście ucieczkowe z jakiegoś ewentualnie budynku, który tam mógł stać, tak? No dobrze, a myślisz, że to w takim razie powinno być połączenie tam? Bo tam mamy kolejne zapadlisko, widzisz, zobaczcie, tak by tu siadła ziemia, nie? Tak, za nami jest zapadlisko, które idzie na wprost i tam też jakieś rury były, pamiętasz, tak żeśmy chodzili. Dobra, zobaczmy tam. Ziemia. Przebij się popsuł. Nie masz saperki w ocie? Ja? No. No coś nie. To jest właśnie prezes Stowarzyszenia Podhalańska Grupa Eksploracyjna. 2-0. Jeździ do na robotę bez sprzętu. Ja chyba nie ma głębi, bo nie ma następnej tutaj. Szczebelka. Ale to by się zgadzało, bo myśmy szli tak, Adam. Co? Jak myśmy szli w tamtym przejściu... Na kolanach żeśmy prawie... Tośmy szli w takie pozycje szli, stary. Nie było pełne starta. Wyjście ewakuacyjne jest bardzo małe, wąskie. W takie sensie idziesz, nie? Tak żeśmy stary szli. Czyli jak ci bolą plecy, to lipa. Albo na tak, albo na czworakach, tylko że była woda, nie? Bo jeszcze była różnica temperatur. To był, na górze był śnieg, a myśmy mieli, wiesz... Jestem teraz w czymś, no co jest chyba wyjściem ewakuacyjnym, tak nam się wydaje. Ale no zobaczcie jak to wygląda. Tutaj jest taki przekrój. No słabo to wygląda, no nie jest to jakieś tak solidnie, jak bym sobie mógł wymarzyć. No a tak wygląda to pomieszczenie zawalone, tam gdzie są te drzwi. Ale popatrzcie, Adam, ten sufit jest ze stali. Co? Sufit jest ze stali. No, jest metalowy. No i to jest właśnie fajny sprzęt, którym dysponujemy. Latarka firmy Armetek, którą otrzymaliśmy ze sklepu internetowego armetek.pl. Adam wyciągnął mnie z dziury. I teraz moja koncepcja była taka, bo zasugerowałem się tym, co mówili internauci, że łączył się z tamtym budynkiem. A tym... On się może łączyć, to nie wyklucza, że on się łączy. Że się nie łączy? Ja ci tylko powiedziałem, w którą stronę prawdopodobnie odchodziło przejście na tą salę z noszami, o której była mowa. No dobra, pokaż. Co znalazłeś? Dziurę w ziemi, jak zwykle. No to jak zawsze.
tutaj mamy wejście, a tutaj mamy taką podejrzaną dziurę. No. Jeżeli zobaczysz z tamtej strony, podejrzysz sobie zaraz do drzwi, no, i zobaczysz nad drzwiami, tam między betonami, no, to tutaj jest taka wisząca blacha. No. Już poza obrysem ściany, tak jakby. Tak. Czy tu masz... Więc to musiało iść w tą stronę. Za tymi drzwiami gazoszczelnymi, które były. Czyli te drzwi się gazoszczelne otwierały na mnie, w moją stronę. No. Tunel odchodził ewakuacyjny w tamtą, gdzie żeśmy przed chwilą byli. A prosto drzwi, tak jakby prosto wejścia, był korytarz dalej. Czyli tutaj coś pod tym może być? No na to jakaś wygląda. Sala? Na to wygląda. To też, a to myślę, że takie zapadlisko to tutaj mamy, nie? Bo tak jakby no, taki... No, wiem. Widzisz, jak ten teren wygląda. Wiem. Jeżeli jest ten sam sposób zrobiony, co i te korytarze, no to pewnie się to już zawaliło. Tylko jeżeli to była sala, to zapadlisko byłoby dużo większe. No bo wiesz, tam w Urzędzie Miasta, na dole tym dawnym tym stanowisku kierowania, jest taka makieta ze styropianu wykonana. I tam jest, wiesz, jak ta sala wygląda, nie? No to tam, nie wiem, czy widziałeś na zdjęciach na Facebooku. No to tam kojarzę, jest, wiesz, to tam ale... jest, wiesz, wentylatorownia, jakaś tam dezynfekcja i tak dalej. Czyli to wszystko w tym jednym miejscu. No to tak mi się wydaje. Bo to, wiesz, ludzie jeżeli mówią... Jeżeli byłaby wentylatorownia i takie rzeczy, to nie mogłoby być zrobione tak, jak te korytarze. No to na pewno nie, tylko wiesz, ta jest kwestia z tego typu, bo ci ludzie mówią, że widzieli, mówię, ci szafki, tak jak są w szpitalach, takie dawnie były, nie, metalowe ze szklanymi drzwiami, ampułki, nosze, wiesz, takie polowe, wojskowe, rozkładane, nie? Maski przeciwgazowe, no wiesz, no widać było, że to jest szpital. Tutaj? Co też? Tutaj, tak. To musi być w takim razie połączone z resztą kompleksu, bo to by było bez sensu robić szpital, do którego nie ma wejścia od strony na przykład zarządu. Biorą takiego prezesa na nosze, wychodzą z nim na pole i wchodzą z nim do szpitala? Nie wiem. Dobra, walimy do tego, co zostało, co wiemy, że co miało pełnić rolę stanowiska kierowania? No tak, pokręcimy się tu jeszcze parę minut i resztę. Dobra. Podjedziemy. Wchodzimy teraz do budynku, który miał pełnić, byliśmy już w tym budynku, który miał kiedyś pełnić rolę stanowiska kierowania, zapasowego stanowiska kierowania dla administracji kombinatu. To jest tak, uszczelka, pozostałość po uszczelce gazoszczelnej, pozostałość po drzwiach i tutaj jakaś klapa, nie wiem od czego, od wentylacji, czy od czegoś. Maciek, idziemy. I teraz to, co mnie zastanowiło, popatrzcie na te drzwi, popatrz, jakie one mają, tak jak w kancelariach, widzisz? Mają takie szybki podnoszone do góry. Nie wiem, no. Musimy, pamiętaj, że szukamy przejścia na drugą stronę, czy jest połączenie. Musimy zaglądać, wiesz, dokładnie wszędzie. Ale tu nie ma nic, to jest oprócz tego okienka. Ale widzisz, tu masz na przykład takie otwory wentylacyjne, nie? No, co to spróbuj. O, tu masz klapy przeciwwybuchowe. To się jakoś nazywało, tylko zapomniałem w tym momencie. Otwarta jest ta klapa. To pies jest tutaj. O, tu masz klapy przeciwwybuchowe. Takie różnego rodzaju kolorowe lampki, piły, włączało się je.
zapalały się jakieś pastrębie, albo to było jakieś podświetlane. Nie mam żadnego pojęcia. Idziemy szukać dalej. Strony. No, tutaj znajduje się szybka pancerna, która pełniła takiego rolę takiego, takiego Judasza, nie? Tu się patrzyło. Nie wiem tylko, co to jest. Jak on to pełniło rolę. Jakieś dokumenty tu się przypinało, nie? Tego jest więcej. Tego jest więcej, właśnie widzę. Właśnie widzę, że tego jest tutaj więcej. Tam rosną wysoki tak samo. No, patrzysz się. Firma, której już nie ma. Telekomunikacja Polska. No, tutaj są tak samo. Ale co, mówisz, że to twoje zdanie nie może być szpital? Nie, wydaje mi się, że nie. Pozostałości po instalacji. Co to jest za śmieszne pomieszczenie? Popatrz, jakie drzwi i okienko, na takie okienko. Tak jest tyłu pomieszczenie. Z tamtej strony, jak się to było z strony wejścia. No. Jak się wchodziło, to mówisz przepustki, dokumenty czy coś w tym stylu. Toalety. Tak, to były toalety. Wszystko rozbijane. Wszystko jest rozbijane. Podobna izolatka jest na starym szpitalu. Tak. Dokładnie. Dokładnie masz rację. Chodźmy teraz po tych tutaj budynkach stronowych. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo tutaj rozległy ten kompleks. Mamy pewien dylemat, czy to jest faktycznie było stanowisko kierowania, czy może szpital polowy? Trudno nam naprawdę dociec teraz. Co to jest? Co to było? No. A to popatrz, co to masz za śmieszne pomieszczenie? Nie wiesz, co to jest? Nie, co to jest? Stąd się dzwonię, bo dzwonię na górę. Czyli budka telefoniczna. Tak. Tutaj były trzy, akurat w tym przypadku, trzy takie kabiny z telefonami. Ale super. Nie widzieliśmy tego. Poznałem po tej historii. I to jest takie pomieszczenie, które teraz po raz pierwszy żeśmy znaleźli. Adam nam wyjaśnił, o co chodzi, stąd się dzwoniło. Tutaj stały aparaty telefoniczne na tym. Pięknie. Tam też mi przychodzi przed chwilą. Tu były jakieś szafy, nie? Tak mi się wydaje. W tym miejscu dokładnie widać, jak ten schron był zbudowany. Strop jest żel betonowy. A, tu szedłem na cieki, widzisz? No. Strop jest żel betonowy. Ściana jest ceglana. I chodziło o to, że po prostu ściana była obsypana ziemią, nie? To była izolacja. To są jakieś zawieszki, pozostałości po kablach. No, bardzo ciekawe miejsce. Wszystko się już tu rozsypuje. A że wilgoć tędy idzie. To, co mnie zastanawia, to cały czas te okienka. Bardzo dużo jest tego okienka. Też. Właśnie na wejściu, jak tam była ta klapa, to myślałem, że nie. To jest właśnie w formie Judasza, ale... Nie wiem. Zastanawiam się, czemu to jest w tym pomieszczeniu. Czyli ani nie jest przy wyjściu, ani nie jest przy wyjściu. Bo to jest ta klapa przeciwwybuchowa, nie? Bo to jest ta klapa przeciwwybuchowa, nie? Tak. Że jak było zmiana ciśnienia, bo to ona się wtedy, wiesz, zamykała, żeby ci, wiesz, nie... Nie? Żeby się nie wytworzyło podciśnienie, chyba tak to jakoś było. Mhm. Ale patrz, co tutaj jest. Przez chwilę się zastanawiam, co to jest. A to jest chyba centralne ogrzewanie. Tam jest popiół.
Bez sensu to jest. Ale może to nie może być centralne ogrzewanie. W pierwszej chwili pomyślałem, że jest takie samo rozwiązanie, jak było w dawnym budynku Milicji Obywatelskiej i w tym, w więzieniu na Antargonie. Bo też żeśmy tam byli z Michałem, tośmy się zastanawiali, jakie było ogrzewanie. W końcu byśmy wpadli, bośmy znaleźli rynek. No to nie popiół. Ale to nie jest popiół, to jest gruz. W takim razie to musi być... To jest wentylacja po prostu. Może być. Zwykła wentylacja. Tylko w razie właśnie wybuchu na górze, no to... To ono się zamyka, nie? Nic, jeżeli nie muszą filtry chodzić czy tam, no to po prostu otwieramy. Ale chcieliśmy wam pokazać właśnie, jak wygląda profesjonalny sprzęt od halańskiej grupy eksploracji. Widzicie, że chcesz mi reklamę zrobić. Tak. Następuje miniaturyzacja urządzeń. Naturalizacja. Bo to jest szpila i wykrywacz w jednym. Tak. No to dobrze. Zwróćcie uwagę, że już nie słychać tego charakterystycznego piszczenia, który mnie do szabu doprowadzał. Jeszcze narzeka. A co mamy na celu, że tak tam wbijasz? Co też jest po... Próbuję znaleźć koniec tego zawału. A myślałem, że włącznik. Światło zacznie. Światło włączyć. Ciemno tu mamy. Ale tu jest bardzo głęboko i jest miękko. Sam zobacz. Nie widzę. Cały kij wchodzi. No czyli co, tędy idzie korytarz, tak? Tak, no jak tak mówiłeś? Jeżeli byśmy tu odkopali, no, to powinniśmy się dostać do końca zawału. Bo tu się kończy zawał. No tak na to wygląda. Ja już stoję za zawałem. Albo obok. Czemu obok? No bo teoretycznie, patrzyliśmy, to blacha jest była tu widoczna w tym miejscu gdzieś. No tak, tak. Mhm. Więc on wyprowadziłby korytarz tutaj na prosto. No, także na pewno wiecie, że tu jeszcze wrócimy. Możecie być tego pewni. Chyba w tym pięknym miejscu skończymy nasz dzisiejszy odcinek. Chcieliśmy wam pokazać kawałek takiej, no myślę, że ciekawej historii, bo jakby nie było, historia kombinatu jest fajna, ciekawa, fascynująca. Przed chwilą byliśmy w pomieszczeniach, które miały być stanowiskiem, zapasowym stanowiskiem kierowania dla dyrekcji. Ja miałem taką nadzieję, że to jest ten szpital, ale nie, to nie jest ten szpital, tam jest za dużo takich małych pomieszczeń, takich naprawdę klitek. Nie wyobrażam sobie, żeby tam miał być szpital. Znaleźliśmy też 3 budki telefoniczne do łączności ze światem zewnętrznym. Stoimy teraz w miejscu, w którym zaczynaliśmy odcinek, no i w tym miejscu kończymy. I tak coś czuję, bo Adam tak ma minę. Adam ma taką minę, że tu pewnie jeszcze wrócimy na jesieni. Także dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym naszym odcinku.